Hej, z tej strony Shiro. Moi drodzy, kontynuujemy grę w Reinet King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy na przeczytaniu wiadomości tutaj o Nagakobrosie i tam ogólnie o jakimś wspólnym evencie, jeżeli chodzi o nie pamiętam o co. No ale coś tam było o nauce wzajemnej. Nie jesteś w stanie odczytać symboli na przedmiocie, język buru jest jednak znany Ilaoi. To jest dla mnie problematyczne, serio, bo jakby nie patrzeć, musimy cały czas ten team zmieniać, cały czas nim tam jakoś rolować. A ja nie lubię zmian, nie oszukujmy się. Dodatkowo musimy jakoś te wodorosty dostarczyć tutaj dopiero. Więc też się tym zajmiemy, może nie w tym odcinku, ale w następnym. Tutaj są kolejne przejścia. Ale niestety potrzebujemy Ilaoi. Drzwi są zamknięte. Też coś jest. Jeleń wydaje się być ośmielonym pierwszymi promieniami światła. Ofiara musi powstać przed drapieżnikiem. Ej, tu można przejść? Nie można przejść. Ale jest to skrzynia. A ty bejcie, aż ty bejcie. Ja cię wybejtuję, dziadu. I po łebku. Nadal musi nam tutaj Ari zabijać. Dobra, szybka walka może zostać wyłączona. Krytyk już padł. Do urzędnicy możemy trochę przekrzcić, to nie ma problemu. Tego nie potrzebujemy. Się brał misko broni. Broń się broni. Bo zaraz ta żabnica zaatakuje i będzie problem. Moi drodzy, ja nagrywam ten drugi odcinek w sumie zaraz po tym pierwszym. Czy pierwszym. 30 chyba 6 czy 7, nie pamiętam już dokładnie. Więc no dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to. Wiele powiem, że naprawdę miałem się ciężki dzień w pracy. Ale pocieszam się tym, że jeszcze do świąt tylko półtora tygodnia i będę miał naprawdę dosyć sporo wolnego. O, mnie to cieszy. Jak mnie to cieszy. Nie wyobrażacie sobie nawet tego. Jak mnie to bardzo cieszy. Dobra, spróbujemy go zabić. Ale bardziej Ari. Mam nadzieję, że gramy w kanie do kurzu do końca. Ale czemu ty atakujesz? A, to było OE. O cholera. Oh shit. Dobra, ulecz się. Nie, bo ty i tak w sumie zaraz będziesz miała. Zaraz będziesz miała kolejny ładunek i się uleczysz sama. No właśnie, o tym mówię. Ej, przecież ty. Co to było? MF-ka, co to było? MF-cia, co to było, ja się pytam. Nie wiem, co to było, ale to było do dupy. To było really do dupy. Czemu nie ma dupy, nie urywa. Ja tu myślałem, że ty mu zostawisz może z 50 HP, o ile w ogóle. A ty taka lipa? Ty jesteś odporny na ogłuszenia? Niestety tak. Niestety tak, 40%. Czy ty masz 40%? Być może. Być może. Więc zrobimy to w ten sposób. MFK, ty jeszcze go walni z raz. On zaatakuje, Braum też jeszcze bez problemu się ruszy. Będzie atakowe. Nie, na szczęście nie. Walnij i ty go. O kurde, ale on się jeszcze ruszy. Oh no. No dobra, jesteś ranna. Trudno. Uleczymy cię jeszcze, spokojnie. Może go nie zabijesz, co? No, w prawie. Szkoda, że nie było tak na początku. Dobra, kończ. Teraz 9 podmiotów esencji wpadło. No, ale Ari jest jednak bardzo, bardzo delikatna. No i mamy item dla Ilaoi. To jest spoko. Ale to nie zmienia faktu, że przydałoby się jednak ogarnąć tą Ilaoi do tych skarbów. Współpraca trzecia. Naszą moc czerpiemy z domu Matki Węży. Nie ma zaś większego źródła mocy niż to.
które znajduje się pod tafą oceanu. Już potrafimy przemierzać wody, ledwie liznęliśmy tego, co skrywają ich głębiny. Nasi przyjaciele z błogosławionych wysp przekazali nam coś wspaniałego. Zakręcia, dzięki któremu możemy zgłębiać się w podwodny bezmiar. Wspólnie znaleźliśmy wyjątkowo potężne miejsce na dnie oceanu, ależ błogosławieństwo. Będąc pod wrażeniem wielu możliwości, rozpoczęliśmy budowę podwodnej świątyni. Niegdyś uznałabym, że to niemożliwe, jednak Matka Węży pobłogosławiła nam, zesyłając sobą magię i przyjaciół, byśmy wspólnie mogli wybudować pomnik ku jej czci, tak blisko jej serca jak nigdy dotąd. Unoka spełnienia buru. Buru, buru, buru. W tabliczce widnieje wizerunek niedźwiedzia. Wizerunek jelenia. Sowy. Pewnie kruka. Wrony. No. Blisko byłem. To kolejny. Hymn przebudzenia. Spokój nocy zostaje zmącony pędem poranka. Pęd poranka wprawia w ruch nowy dzień, a ruch nowego dnia popycha naprzód przeznaczenie. Gdy hymn rozbrzmi dźwiękiem dzwonu w kolejności budzących się do życia zwierząt, droga będzie otwarta. I tak, tu coś było o tym jeleniu, tak? Co tu było o tym jeleniu? Da się. Jeleń wydaje się być ośmielony pierwszymi promieniami światła. Ofiara musi pozostać przed drapieżnikiem. Czyli tak, na pewno niedźwiedź będzie ostatni. Tak, to był niedźwiedź. Jeleń będzie potem. I tak, pytanie, czy najpierw ma być to? No dobra, sprawdzimy. Potem to. Potem to. I potem to. Rozumiem, że nic. Nic, niestety. Więc zrobiłbym to na odwrót. Czyli najpierw sowa. Potem to. Potem to. I potem to. Też nic. Dam jeszcze jeden pomysł. Sowa. What? Ej, nie wiem co tu się odwaliło, ale dobra. Coś tam spadło. Spadło coś na dół. Zrobiłem tak, najpierw sowę, potem kruka, potem jel... Tak? Nie wiem jak ja to zrobiłem. Sowę, kruk, jeleń, niedźwiedź i znów sowa, czyli było tak. Kruk, jeleń, niedźwiedź. Sowa. Nie wiem dlaczego. Będę poranka. Czyli, że kruk, noc, tak? Wprawia w ruch nowy dzień. A ruch nowego dnia popycha naprzód przeznaczenie. Gdy hymn rozbrzmi, dobra, dupa, dupa, dupa. Czyli przejście nam się odblokowało, rozumiem. Ale to jest zmiana faktu, że tu na dole coś spadło. Widziałem to definitywnie. Jeleń spotkał się z sobą na polu bitwy. Najpierw jeleń wygrał dwukrotnie, potem został trzykrotnie pokonany. Okej. Ale czy to właśnie to spadło? Chyba to spadło. Jeleń spotkał się z sobą na polu bitwy. Najpierw jeleń wygrał dwukrotnie, potem trzykrotnie został pokonany. Czyli co? Dwa razy jeleń, trzy razy sowa? Zobaczmy. Dwa razy jelonek. Jeszcze raz. I trzy razy sowa. I last time. Coś się pokazało. Mamy skarb. Dobra, ta zagadka była spoko, aczkolwiek tej pierwszej chyba nie zrozumiałem do końca, ale mi się udało. Ach, metoda prób i błędów. Opończa antymagiczna i jakiś odłamek, coś tam, dobra, zobaczmy co to jest. To jest jakiś pierścień, nie. Szyja, również nie. I tu też nie, czyli najprawdopodobniej jest to... Przedmiot kolekcjonerski. Oprócz tej opończy antymagicznej, która jest dla Pajka, na 19 poziom, to i tak jest lepsza. Dodaje trochę mniej mocy ataku, co prawda, no ale więcej obrony.
No dobra. Niech będzie. Bo tu raczej nie ma nic dla ciebie, prawda? Dla Brauma również raczej nic nie ma. To ci możemy dać. O. I spoko. No to już ci zmniejsza wszystkie statystyki. A, ale jeszcze miałem zobaczyć ten ekwipunek. I to był odłamek gwałtownej anime, lewa część. Lewa połowa niegdyś stanowiącej całości kuli gwałtownej anime. Stary szuka drugiej połowy. Dodatkowo użyliśmy ostatnio takiej kuli, nie wiem czy pamiętacie. Owa kula niestety, ale niestety ta kula tak jakby przepadła. Dziwne to było. Ale może tam trzeba więcej niż jedną kulę. No, trafiłem dwa razy chyba. Przyjaciele, macie moją tarczę. Więc tak, ten będzie walił kryty. Więc to nie jest problem. Walnij sobie te krytyki, pięknie. Leci taunt. I tak, MFK standardowo na tego pana, tylko go nie zabij. I czy to by się uda już w tej chwili go zabić? Raczej nie. 7420, 436, no nie zabijesz go, chyba że walniesz krytyka. A nawet dwa. O, jeden wystarczył. I standardik tu leci. Jeszcze jeden krytyk wpadł. Musiało boleć. I jeszcze jeden? Pięknie. Zabierz dwóch. W ogóle nasza MFK ma 2800 HP. To jest chyba więcej niż ma Braum. To jest chyba więcej niż ma Braum. Dobra. Tego wraskuna trzeba delikatnie walnąć. I dodatkowo walnąłbym to w ten sposób. No chciałem w tamtego, no dobra, nieważne. Teraz to nic mi to nie daje. Sobie wal krytyka, nie ma problemu. Liczę na to, że wpadnie kolejna tura. Ale niestety nie wpadła. Nawet kryt nie wpadł. Nie chciałbym, żeby ona zabiła tą dwójkę. Brałem prowokacja. Nic innego nie możesz zrobić w sumie. Zostaniesz zaraz kryta. Dzięki, czemu zwiększymy tę tarczę? No wolałbym, żeby ta pierwsza atakowała. Jak ona walnie kryta, to może zaboleć. To może zaboleć. Dobra, czyli możemy już dwóch zabić, nie ma problemu. W sumie to trzech. Jeżeli wpadnie dodatkowa tura, to zabijemy trzech. W końcu najpierw ciebie. Odpuścić. Następny odcinek już będziemy mieć ult trzeciego poziomu. Wpadniesz dodatkowa tura? Nie wpadniesz. Ach, kurde, szkoda. Nie boli mnie to w żaden sposób. I sobie pochódź. Potańcz. I poklaskaj. No co? Zachciało mi się grać znów w League of Legends. Jeszcze jedna walka, o fuck. Myślałem, że już starczy. Starczy, to się strzały wyciąga. Teraz dodatkowa tura, tak? No świetnie. Kurczę, moglibyśmy ją wykończyć. Myślisz, że to zabawa? 1200. I tak chyba zrobimy, wiecie?
Albo nie. Albo nie. Tego nie zabijemy. Czy zabijemy, ale to w inny sposób. Dobra, walnijmy tego ulta. Ich życie jest moje. Może krytyk wpadnie. Niestety nie wpadł krytyk. No i druga tura również nie wpadła. Nie powinnaś zabić. I amen, dziękuję. Szepnąć nie możesz, bo zabijesz, prawda? Tak. Niestety tak. No dobra, broń się. Tylko nie ma tanta, o cholera. Nie dałem tanta. Tanta nie dałem, no ale dobra, to nie tak zaatakuje tutaj. Więc nie jest problem też. Praca nóg. I skończymy z pełnym zdrowiem. Dobra, kończ to. Przypomina mi to pewną historię. Świetnie. Świetnie. Czyli tutaj już ich pobiliśmy, delikatnie mówiąc. Kolejna historia do przeczytania. Słabość i stagnacja. Głupiec podąża za najprostszymi przyjemnościami. Jedzeniem, alkoholem, seksem. Noga Kaburosa nie zabrania nam ich, bowiem są częścią naszego życia. Jeśli jednak zbyt długo pływasz w tych samych wodach, to sięgnie cię stagnacja. Będziesz jak uwięziona ryba, która dusi się wodą zanieczyszczoną własnymi ekstrementami. Musisz miast tego skupić się na osiągnięciu wielkości i zmianie świata. W ten sposób czynisz wolę bogini i znajdujesz oświecenie. To twoje najdziksze pragnienia pomagają ci służyć na Kakaburosie. Spełnij je. Podążaj za celem, który trudno osiągnąć. Pokonaj wroga, który sam nigdy się nie podda. Pozwól sobie pragnąć, pozwól sobie marzyć. I płyń naprzód ku nieznanym wodom. Zwiastunka prawdy o akcja. Coś tutaj zapisano. Przecież to starożytny dialekt Buru. To ekscytujące. Dasz radę odczytać? Daj jej spokój, Braum. Próbuję się skoncentrować. Zdaje się, że ci ludzie, moi przodkowie i ich sojusznicy z Błogosławionych Wysp, mieli bezpośredni kontakt z Naga Kaburosą. Jest tu coś o kuźni Buru na Błogosławionych Wyspach. Dobra, kuźnia to podstawa. We Freljordzie mamy ich sporo. Dlaczego to przede mną ukrywano? Będę musiała poradzić się wielebnej, ale kontynuujmy. Z pewnością jest więcej tajemnic do odkrycia oraz nagląca kwestia nasiona. Nasiona nasionem. Ale po coś od razu wszystkim radzić, Matko Boska? Ile można? Radzimy. Nie potrafimy myśleć. Samodzielnie, buchrujska krewetka. Cóż to jest? Profanatorzy! I jeszcze będzie walka z bossem w odczyni Bushnag. Miasto na mnie czeka. Spoko, damy radę, to nie jest problem. Patrz, jak cię klepnę. Pyk! Klepnij się. Co to było? Przepraszam bardzo. Co cię zabolało, MFciu? Nic cię nie zabolało. Czemu tak jęknęłaś? Ty coś masz? Zadaję 35 punktów obrażeń atakującym za każde trafienie. O nie! Jesteśmy zgubieni. No, niedobrze. Niedobrze. Więc tu się będziemy defować. Ewidentnie się defujemy. Zresztą my się co turę defujemy, więc to nie jest problem. Zdarzenie pioruna, zagrożenie. Na środku, oh shit. Musimy uciekać stąd. Ale nie masz bodajże odporności na uroki, prawda? Nie masz. Ale tu nie mogę zostać. Nie wiem, jak daleko będę. Ale chyba nie wpadnę. Widzę tutaj po tym oznaczeniu w tym miejscu. Dobra, spróbujemy. W ten sposób.
Te pioruny na każdą inną wpadają. Jeżeli walniemy na miastówkę, to raczej nie wpadniemy na nic. Tepnięcie już ma, więc teoretycznie możemy użyć znów naszej pogromczyni serc. Niestety tu wpadniemy. Dobra. Braum, teraz ty. Czy ty potrafisz ją delikatnie pierdyknąć? To w sumie możesz ją pierdyknąć, to nie jest problem. No tu jeszcze nie będziemy miała ataku. Brak celów. Również brak celów. I tak, ty masz teraz odporność, prawda? Tak, niewrażliwość na ogłuszenia 8 tur. Sporo. Poruchno! No dobra. Walnij. Ewetka, walnij mocno. No, trochę walnęłaś. Brak celów. Możesz się odepchnąć. Dori, możesz, ale potem wylądujesz na... na tym nieszczęsnym... Ale patrzcie, bo niby tutaj ląduje na tych obrażeniach, ale nie ma podświetlonego. Teraz ma. No dobra, sprawdźmy, jak to zadziała. Może tamta. Bo on już więcej nie zaatakuje. Dobra, wiecie co, tu musi polecieć tamty. Dodatkowo, na wszelki wypadek, użyłbym tego. Trauma nie można powstrzymać! W ogóle mam już chyba 60% gry skończone. A, tu już jest na pierwszym poziomie, dobra. Nadal ma niestety odporność na ogłuszenia, więc jej nie ogłuszymy. Ale masz 40% HP. No dobra, spróbujmy. To cię klepnę. Jak cię klepnę, to niestety to nie wyjdzie w ten sposób, jak chciałem. No to cię nie klepnę. Dobra, wygrałaś. Wygrałaś. Podziurawienie 1000 rozdzielonych losowo. 720 plus magiczne przeszycie. Ale to też nie zadziała w ten sposób. No i czemu tutaj niby teraz będę? Nie rozumiem. W jaki sposób? No dobra, może być i tak. Łatwizna. MF-ka niestety, ale niestety chyba się nie uda jej zabić natychmiastowo. Obroń. Chcieliśmy trochę grać tak bardziej logicznie, nie wiem czy zauważyliście. 431, świetnie. I MF-ka powinna dobić. Pyk. Jest ich wielu. W sumie poszło zarąbiście. Są tacy uroczy, gdy się męczą. Świetnie to wykonaliśmy. Logicznie. Pomysłowo. Prawda, nie była ona jakaś tam super, hiper mocna. No ale mamy księżycowy dysk. Mamy kolejny dysk, więc możemy w sumie wracać i ja jeszcze zanim w sumie przejdziemy tą drogę, na pewno wrócę się i zamienię nasz team na Illaoi. Zamienię na pewno nasz team na Illaoi, ale włożę od razu sobie ten księżycowy dysk. I czy my tu byliśmy? Byliśmy. No dobra, umieść kamień księżycowy. My potem już pewnie tutaj nie wrócimy, cholera. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no to jeszcze na chwilę, zaraz do was wrócę. Pójdę tylko zmienić team i zobaczymy się już przy skrzynkach. Ja widzę, że mam 25 minut, dobra. Dobra, a więc pierwsze co mieliśmy sprawdzić, z tego co pamiętam, to przejść Pajkiem tędy. Zanurkujmy. I zobaczymy co będzie tutaj po drugiej stronie.
Jesteśmy sami, więc musimy uważać niestety. Mike, czy ja cię mogę jakoś ulepszyć na wszelki wypadek? No ty tu masz wszystko, co miałeś mieć. No, to ci nic zbytnio nie da. To ci nic zbytnio nie da. Trochę zdrowia więcej. Więcej krytyka. No dobra, zamienimy to. No ale tu serio, już więcej do niego nic tak nie ma zbytnio. Zaniedbałem naszego Pajka. I w sumie to może być błąd. Tam coś lata. Magiczne płomienne ostrze. Od razu je weźmiemy. Bo na pewno będzie lepsze, no właśnie. Opal cienia, trochę niebieskiej esencji. No bez rewelacji. To byłbym wolał nie walczyć. W szczególności, że gramy samym Pajkiem. Dobra, to mamy z głowy. Bierem Iloi. Idziemy czytać. Bo chyba tu coś było do czytania. Chyba jestem w błędzie. To zrobiliśmy. To był ten Poro jeszcze, właśnie. To chyba o Poro mi chodziło, nie o Iloi. Stawa zaczyna się ruszać, a Wrona wraca do spoczynku. To chyba chodziło o tą zagadkę. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no dobra, zrobiliśmy ją, więc... Co, niepotrzebnie brałem Iloi? No chyba niepotrzebnie. Ale wiecie, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj patrzyliśmy i było napisane właśnie o języku Buru. To jest śmieszne, bo tego nie przeczytaliśmy, ale to już przeczytaliśmy. To musi być jakiś bug. Ewidentnie musi być bug. Dobra, jeszcze tędy przejdziemy, zobaczymy, czy aby na pewno wszystko tutaj już przejrzeliśmy. Ale chyba tak. Chyba tak. To też już jest przeczytane. No dobra, tylko tam naprawdę został nam Poro jeszcze po tej stronie. Musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać. No tu też chyba już nic nie było, prawda? Nie, nie było. Więc dobra, widzimy się jeszcze znów za chwilę. W sumie zostało 2 minuty odcinka, no ale jeszcze się przejdziemy po tamtej stronie. Dobra, jesteśmy już. Skierujemy się teraz w lewą stronę. O ile znów tutaj nie potrzebujemy Iloi. Na szczęście chyba nie. Kochani, tak w ogóle to niedługo ma wyjść Among Us w VR-ze. Będzie to wersja 3D. I myślę, że to może być ciekawe. Przyjaciele, macie moją tarczę. Jak tylko wyjdzie, możecie się od razu oczekiwać właśnie na odcinki z Among Us 3D. Jestem ciekaw, co wy na to? Zabijemy go, prawda? No kurde, jeszcze krytyk musiał, naprawdę. Kolejnego wroga mniej. Chcę jeszcze tą Ari trochę pozabijać. I pewnie w następnym odcinku już będziemy mieć ulta na poziomie trzecim. Nie, to jest spadają. Dobra, Ari, atakuj znów. Niestety kolejnej tury nie ma. Zaczyna nam to wychodzić. Sporo ankitują, naprawdę sporo. Te nagi są tutaj mocne. Mają sporo HP i są naprawdę mocne. A, i żeby nie było, jak wszyscy, no nie wiem, mamy wszyscy w sumie 20 poziomy. Planuję na streamie wrócić jeszcze do naszych kolegów golemów, żeby zobaczyć, czy damy im teraz radę. Serio jestem ciekaw, jak nam to pójdzie. Więc możecie tego oczekiwać po streamie. Mam nadzieję, że wejdzie ten krytyk, serio. No i wlazł. Będą o tobie mówić! Niestety, tu już nic nie zrobimy. Więc musimy ruszać nóżkami. Brown, tobie spada taunt, no niestety. I tak, czy ty możesz ją przepchnąć delikatnie? Możesz, oczywiście.
Ale ja chcę przed... przed Ari. Zbieram siły. I Ari 428 nie zabijesz. Jeżeli krytyk nie wpadnie, nie chcę ryzykować, robimy ulta. Robimy ulta. Ej, myślałem, że ich HP tak spadło do zera. Było dziwne. To było dziwne i zaraz będziemy mieć 21 poziomy. Dobra, co to jeszcze jest? Słoneczny rdzeń pulsuje nieznacznie energią z przekaźnika. Weź słoneczny rdzeń. Umieść słoneczny rdzeń. Aha, rozumiem, że to działa w ten sposób. Dobra, kochani, ale będziemy się tym bawić już w następnym odcinku, bo widzę, że mnie już delikatnie czas nagli. A jeszcze chciałem jeden odcinek nagrać, żeby sobie zacząć powoli już robić zapasy. Przynajmniej do piątku. Żeby zrobić tego właśnie streama, bo nie chcę jakoś tam super historii daleko przechodzić, więc pewnie jeszcze wleci odcinek z Country Bounce'ów, który już nagrałem w sumie i tylko czeka na publikację. No, ale to by było na tyle, moi kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Dzięki wielkie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Hej, hej.